Generalnie należałoby, mówiąc o IoT, należałoby zacząć od tego, czym jest właściwie rewolucja związana z przemysłem 4.0. Czyli zmienia się zasadniczo przemysł, a zmienia się w ten sposób, że roboty, automaty zaczynają przejmować funkcje do tej pory zarezerwowane dla ludzi. Więc IoT w pewien sposób polega na tym, że maszyny między sobą zaczynają się komunikować. Używając do tego oczywiście internet, sieć, bo to jest dla nich jak gdyby podstawą tej komunikacji. Automotive z założenia jako pierwszy adoptuje większość zmian technologicznych, a w związku z tym, że jak gdyby IoT jest pochodną przemysłu 4.0, to właściwie przemysł motoryzacyjny bardzo szybko zaadaptował się i wykorzystuje wszelkie nowinki technologiczne, w tym również te, które stosowane są w rozwiązaniach HR-owych. Dla TimeMate'a przemysł 4.0 to jest właściwie środowisko naturalne. IoT, czyli coś, czym się zajmujemy, jest właściwie elementem przemysłu 4.0 i my idziemy jakby z falą tego nowego trendu i wydaje mi się, że odnajdujemy całkiem nieźle swoje miejsce i dzięki temu bardzo szybko znajdujemy nabywców na nasze rozwiązanie, bo jest unikalne.